Jak chcesz, mordo, brać udział w łatwych konkursach, gdzie są naprawdę fajne nagrody, wbijaj do mnie na Instagrama. Masz oczywiście link w opisie. I ten konkurs, ten i ten nadal trwają. Konkursy, w których jest już 4000 lajków, są zakończone. Wystarczy po prostu, wszędzie są zasady opisane. Zostawić lajka, zostawić komentarz, oznaczyć mnie w relacji z dopiskiem zapraszam i bierzesz udział. No i widzowie, zaczynamy dzień z Herosem. Jeszcze takiego filmu na kanale nie było. Jak widzicie, ja sobie wstałem. Jest godzina tak dokładnie, już wam pokazuję, żeby was nie skłamać. 10:25, także gdzieś około 10 ja zazwyczaj wstaję, nie ma już takich czasów, gdzie wstawałem tak naprawdę gdzieś kurde koło 12, koło nie wiem, koło 13, czasami nawet i 14, tylko gdzieś tak 10, 9 to jest teraz już optymalnie. Mamy dzisiaj dużo pracy, także napiszcie hashtag praca, wam szybne serduszko, wbijajcie do mnie na Instagrama, zostawcie lajka, zostawcie suba, żeby to wszystko gdzieś tam się rozwijało. Mam operatora kamery, czyli Wiktorię po drugiej stronie, no a my możemy przechodzić dalej. Żeby widzowie dobrze zacząć dzień, trzeba roztworzyć te właśnie rolety i zobaczyć, co się dzieje na świecie. Patrz to. Ja cię kręca. Wszystko pięknie. Tak oto musimy sobie przejść, widzowie, do pokoju młodego, żeby go trochę podenerwować. I nagrywamy go z zaskoczenia. Pamiętajcie, że najlepszą opcją, żeby dobrze zacząć dzień, jest podenerwować właśnie młodego. Co ty chcesz? No nic, pokazuję dzień z Herosem, także muszę ci coś zrobić, żeby był prawdziwy dzień pokazany, no nie? W ogóle zaraz wam pokażę ciekawostkę. Patrzcie, jaki mam palec siny. Przez niego, wytłumacz, co mi zrobiłeś. A kopnąłem ci piłką w tego palca, miałeś prostego, no i ci wybiłem lub złamałem. Jest wybity albo złamany, no taka prawda. Tak wygląda stanowisko młodego, ale to kiedyś wam jeszcze pokażemy resztę. Kolejna ważna sprawa, widzowie, co trzeba zrobić zawsze, ale to kompletnie zawsze, to siąść do komputera. Na samo przebudzenie zawsze sobie siadam do komputerka. Tutaj akurat już mamy wszystko rozstawione, czyli kierownica, właśnie ten oto piękny mikrofon. Mamy wszystko rozstawione pod nagranie odcinka, ale to zaraz, tu jakiś filmik sobie mam odpalony. Ważna, widzowie, sprawa, czyli Instagram, muszę zobaczyć, ile jest nowych obserwujących, wbić do fanów, na przykład kto mnie zaobserwował. No to sobie o cyk klikam, no na przykład Bartek mnie zaobserwował, że nie ma zdjęć, to mu nic nie polajkuje. Ale zawsze robię coś takiego po prostu, że wbijam do widzów i im lajkuję też fotki. Z racji tego, że oni lajkują mi, także coś takiego robimy. No i później sobie uruchamiamy farminga, wchodzimy na Discorda z młodym, o ile on jest w domu. Bo jeżeli go nie ma w domu, to sobie siedzę zazwyczaj i nie wiem, oglądam jakieś filmy albo jakieś duperela. Po prostu, no i tak właśnie wygląda mój początek dnia. Jeżeli mamy film nagrany, tak jak my będziemy zaraz to robić, to pokażę wam, jak już go nagraliśmy. I po prostu obrobimy i coś będziemy go wrzucać. Iż gdyż, ponieważ jestem idealnym chłopakiem, to swojej dziewczynie codziennie, pamiętajcie widzowie, codziennie robię piękne śniadanie tutaj, o. Wstałem specjalnie o 7 rano, żeby jej to ugotować. Proszę, kochanie. Dziękuję. Zryj to i mów, że dobre na filmie. Powiedz, że ci smakuje, spróbuj. Już jej damy kluska. O. Super? Super się pytam? Może być. No. Także jak widzicie, moja dziewczyna zawsze jest zadowolona z moich posiłków. Mówi zawsze, ale jest fajny, ale jest super. Za to też ją kocham, także wiecie, no. Możecie wbić do niej na Instagrama, macie oczywiście link w opisie, także polecam. A teraz widzowie, cyk, na zakupki z moją babą. Także jedziemy sobie na zakupki. Jest godzina 11:32, także już trochę dnia nam zleci. Gdzieś koło 14 najprawdopodobniej wrócę i bierzemy się w końcu za jakąś robotę, żeby coś tam koło domu porobić. Jak widzicie, och, piękny samochód jak zwykle jest w gotowości. Jemu, kochanie, na zakupy. No mocno mów. Nie będę mocno mówić, bo nie jestem dla ciebie zła. Jestem kochaną dziewczyną, a nie ty będziesz mnie. No ale to chociaż, głośniej powiedz. Jedziemy, kochanie, na zakupy? Jasne, kochanie, jedziemy. A co byś chciała sobie kupić? Ile pieniążków byś chciała wydać? 1000, 2, 3, 4, 5, 6. Ile tysięcy dzisiaj wydajemy? Dużo. Dużo? Tak. A, to widzę znowu te zakupki w Gucci. Jedziemy do Niemiec. Nara. Cieszysz się, że jedziemy? Jasne, cieszę się. To jest moje marzenie, że dzisiaj właśnie będę jechał. Wyjechałem już z garażu. Muszę sobie włączyć telefon na tą długą trasę. Cyk. Telefon iPhone. iPhone, widzowie. Ten najnowszy za dużo cebulionów. Jakoś składaneczkę sobie włączymy, żeby się lepiej jechało. U.
tak. I tak jak wam mówiłem, widzowie, wcześniej, kolejnym etapem będzie założenie sobie tych oto klapeczków. Tutaj widzę, tata maluje, ale ja będę tam te drzwiczki malował. Widzicie? Miejmy nadzieję, tu jest ogólnie węgiel. Też jak widać, po prostu jest go dosyć sporo. Ale w pierwszej kolejności do tego wybitego palca może nie będę nic zakładał, tak czy siak. Ale weźmiemy sobie mordziaty kosiarkę, tylko nie wiem gdzie. Tu jest, tu ją tata postawił, bo wcześniej kosił. Maksymilian tam już widzę, że szaleje. Myślę, że stabilność jest dobra i to wszystko, także my sobie weźmiemy to, wykosimy, zrobimy to jakoś po kolei. Trochę węgla powrzucamy, trochę pokosimy. No i to jeszcze będę malował. No dzisiaj pasowało, drzwi nie są aż tak prędkie do roboty, tak naprawdę. Ale też no pasowałoby to wszystko porobić. Weźmy sobie to, wywalmy. I najprawdopodobniej taka ciekawostka, on jest złamany. Ale żeby się upewnić, trzeba jechać na prześwietlenie. A wiadomo, że na prześwietlenie nie za bardzo mi się chce jechać, bo jak mi go wsadzą w gips albo nawet w jakieś głupie usztywnienie, no to tak średnio mi się... Na HRS Vlogu. Na HRS Vlogu co chciałeś zrobić? Zameldować. Tak, to jesteś? Mogłem ci dać ogólnie do trzymania, to byś nagrywał z innej perspektywy też. No nie? Mogłeś, ale my idziemy grać. No to iść, później może przyjdę do... Ogólnie widzowie, skosiliśmy taki kawałeczek i powiem wam, że ta trawa raczej za sucha nie jest. No jest mokra, co nawet sami zauważycie pewnie, bo się kosz zapycha. My sobie to pójdziemy wywalić, tutaj mieliście najprawdopodobniej jakiegoś timelapsa, ale chyba z tego koszenia ja wam nie wiadomo ile nie będę pokazywał, bo nie wiem czy to jest jakikolwiek sens, trochę łapy trzeba ubrudzić, ale patrzcie. Nie wiem czy nie najlepiej będzie wziąć szpachelkę i w ogóle wyczyścić ten środek, ale to i tak się w sumie oblepi. To nie wiem czy jest mega sens tu, żeby nie było takiego syfu. Co większe to sobie zbiorę. Resztę sobie po prostu jeszcze raz tędy przejedziemy. A boli jak go dotykam, powiem wam, tego palca. Teraz widzicie, takiego płotu wcześniej nie było. Teraz już taki płot jest. Kiedyś nie miałem, teraz mam. U dziadków też taki płot robiliśmy, ale nic wam z tego nie nagrywałem. Ale drą mordę ten Mati. Trzeba go zjechać w komentarzach chyba, widzowie. Dobra, no już sobie zrobiliśmy ogólnie coś takiego i tutaj sobie wywalamy to. Dobra, żeby było wszystko. No i w sumie tu się kończy na razie ten etap nagrywania, ja sobie to pokoszę i chyba się spotkamy dopiero jak będziemy... Czekaj! Coś wołają. I się chyba spotkamy ogólnie jak będziemy dopiero no malować, bo tutaj tak jak mówię, no to tak głośno chodzi, co jeszcze obroty troszeczkę podkręcone, bo ta kosiarka była... U mechanika tam były sprężane, znaczy były zamawiane części, a nie było mechanika. Tata coś tam robił, teraz głośniej jeszcze bardziej chodzi na wyższych obrotach. Dlatego przy takim huku, patrzcie jakie łapy brudne, trzeba czyściutko, piękniutko GoPro moją dotknąć. Syławkę jeszcze przestawię zaraz, a my widzimy się potem. Dobra, mamy jak widzicie tamtą górę dzisiaj do pomalowania, mamy tutaj taką oto farbę. Trochę może być ciężko to robić, z prostych przyczyn. Dlaczego? Ano dlatego, że w jednym ręku trzeba trzymać farbę, w drugim ręku trzeba trzymać pędzel i to po prostu malować. Trawy już pokoszone. Trzeba się wbić, powiem wam, że jak najwyżej. Ze względu na to, żeby tam dostać. Trochę jest wysoko. Uu. Ale powiem wam, że tutaj się jakoś stabilniej czuję niż przykładowo na tej wieży. A nie, tutaj sobie ocyk. Farbę leciutko sobie rozmieszałem. Musimy malować wszystko. Pędzel musi się jeszcze troszeczkę, powiem wam, że porozrabiać. Ja już widzę, że ja za czysty po tym nie będę. Ale jest rozpuszczalnik, to się później umyjemy rozpuszczalnikiem. W sumie ręce tylko. Nie chcę się rękawiczek zakładać, później jest niewygodnie. W tym też jest dobrze robić. Jak on się taki zrobi, już wiecie. Taki bardziej do malowania. Drzwiczki będą malowane z jednej strony. Spytacie, ej, dlaczego z jednej strony? Już wam mówię, dlaczego z jednej strony. Ano dlatego, że z drugiej strony i tak to nie jest widoczne, czy one są pomalowane, czy one nie są pomalowane, także na Janusza trzeba to pomalować po prostu tu gdzie jest widać, to niech będzie zrobione, żeby sąsiady zazdrościły, a tu gdzie
nie jest widoczne, to tak naprawdę jest kompletnie bez znaczenia. Będziemy malować i elementy metalowe, i będziemy malować tak naprawdę elementy drewniane. Także elegancko ten tego. Wcześniej byłem na zakupkach, tak jak wam mówiłem, musiałem sobie kupić spodnie jeszcze na wesele, bo nie miałem. Także to wszystko trzeba było podokupować. Jeszcze taka ciekawostka, że miałby dzisiaj live, bo ogólnie tych live'ów jest naprawdę bardzo mało. I to trzeba, powiem wam, że przyznać, i to bardzo trzeba przyznać, że live'ów jest malutko. No ale tak to wygląda, że praktycznie mnie każdego wieczoru nie ma w domu i nie jestem w stanie tych live'ów robić. Jak raz zostałem w domu, live'a oczywiście odpaliłem, żeby po prostu mieć jakiekolwiek zajęcie. Oni tam grają w piłkę, jak widzicie, i dlatego może być głośno, dlatego też pies szczeka czasami. Mam pomysł, żeby też wam nagrać z Maxem leciutkiego vloga, wziąć go nad jakąś wodę, bo on po prostu, widzowie, on kocha wodę. Pewnie dużo psów kocha wodę, ale on to jest po prostu wyjątkowy, jeżeli chodzi o tą wodę. Tam sobie też cyk, cyk, mach, mach. To wiecie, to z daleka, to i tak, kto to będzie widział, kto to będzie widział. Aby to z ulicy wyglądało na super pomalowane, tak szczerze. A reszta to jest bez kompletnej różnicy. Dobra, tu sobie boczki też machniemy. Cyk, cyk, cyk. Też i kostka miała być robiona tutaj u nas, ale też nie wiem, kiedy to będzie robione. Najprawdopodobniej to też chyba sobie dwa razy pomaluję. Jak dzisiaj sobie to pomaluję, to jutro sobie pomalujemy być może drugi raz, ale drugiego razu to już wam raczej nie będę pokazywał, bo po prostu uważam, że jest to bez sensu, i tak tej roboty jest tyle, że jeszcze ten węgiel trzeba wrzucić. Tu jest aż 3 tony, widzowie. Aż 3 tony węgla. Nie wiem. Zobaczymy. Albo tata będzie sam wrzucał, albo ja będę też wrzucał. Wszystko jest zależne od tego, jak się będzie trzymać łopatę z tym paluchem. I to powiem wam, że graliśmy sobie normalnie w piłkę z młodym wczoraj. Tak jak zwykle. Ja mu kopałem, on mi trochę pokopał. Później gdzieś wystawiłem rękę i nie zdążyłem schować tej ręki. No i najprawdopodobniej jest coś takiego, że ten palec jest złamany. Z takiej tak naprawdę głupoty. A też wam powiem ciekawostkę, że ja nigdy w życiu, kompletnie nigdy w życiu, nie miałem nic złamanego. No nic, kompletnie nic, a teraz ło. Z takiej głupoty może być ło. A też nie chcę tego, wiadomo, wsadzać w jakiś gips czy cokolwiek, czy w jakieś usztywnienie, bo moim zdaniem jest to bez sensu, żeby później mieć gdzieś tam ograniczone ruchy, czy przy kierowaniu, czy przy czymkolwiek. A też nie wiem, ile takie coś trwa przykładowo, no nie? Także lepiej, żeby to było wszystko się jakoś udało, żeby to nie było złamane, ale na prześwietlenie może się tam gdzieś któregoś dnia pięknego wybiorę, Bożego dnia. I cyk. I taki oto narożnik, o, patrzcie, jaki pająk. I taki narożnik mamy już pomalowany. Możesz, młody, pójść po ten, po mój telefon jest u mnie w pokoju, odłącz go od ładowania. To zrobimy miniaturę od razu. Co? No weź, bo miniaturka będzie potrzebna, wariacie. I widzicie, tak się ma. Nie, bo tata moczył. Pójdź po telefon, to będziesz mógł. Patrzcie, widzowie. A i tak to teoretycznie on mógłby sobie zamoczyć ten węgiel. Ale grunt to umieć gdzieś mieć podejście do niego i go leciutko przekupić. Nawet głupim podlewaniem węgla, tak szczerze. Ale zawsze to jest coś. Takie to życie youtubera. Inni pomyślą, że tylko gra w gry. A tu nic. Z tych rzeczy, ogólnie wywiad ze mną już niedługo, widzowie, na kanale Dominiki. Także zobaczycie, o czym tam rozmawialiśmy. A moim zdaniem tematów było dosyć dużo poruszonych. Także zobaczycie, jak to wygląda. Kto śledzi mojego Instagrama, ten już powinien wcześniej wiedzieć mniej więcej, na czym ten wywiadzik będzie wyglądał po prostu, no nie? Patrzcie, jakie to są gamonie, wodo się leje. No nie, ten Mateusz to jest po prostu tragedia. Dobra, tego malowania ja wam nie będę, nie wiadomo, ile czasu pokazywał. Chyba każdy wie, przynajmniej starszy, jak się maluje. Dobra, mordziaty, jak widzisz, drzwi skończone. Drabinę sobie musiałem ustawiać na takim czymś, żeby ona równo było, żeby nie poleciał. No a tu jest ta druga drabina, ta starsza, ale ona sobie może stać na razie. Farbę sobie zatkamy. Chociaż mimo wszystko ja bym powiedział, że
Trzeba będzie to malować dwa razy. Dlaczego bym tak powiedział? Najprawdopodobniej tak trzeba będzie. Weźmy sobie, zatkajmy elegancko. Tu jest takie coś do mieszania sobie zrobiłem. O, z tego. Niech sobie ona stoi tutaj. Już widzę, łapy uwaliłem znowu. Nie wiem, czy się to nie przykleja. Jak się przyklei, to trudno. Pędzel. Pasowałoby nam zrobić coś takiego z wody. Ale rozpuszczalnik. W ogóle taka ciekawostka. Weźmy sobie troszeczkę rozpuszczalniku na rękę. Może ktoś powie, że nie wolno. A ja powiem, że też nie wolno. Niby. Rozpuszczalnik ogólnie to wiecie, takie mocno żrące jest, ale... Powiem wam, bez rozpuszczalnika, ale to śmierdzi. Bez rozpuszczalnika to raczej rąk tych nie domyje. Ale to już tam temacik na później, jak widzicie, to mniej więcej zmywa. Także nie ma się co tym przejmować. Kolejna kwestia. To trzeba nam jakieś wiaderko, tak jak mówiłem. Albo jakieś plastikowe coś, tak jak oto. To raczej już się nie nadaje do niczego. Jest to moim zdaniem do wyrzucenia, do przechlapania, też można powiedzieć. Ale ja bym to wylał całkowicie. Ja bym to, widzowie, wylał. Nawet i tu. To jest chyba sama farba. I sobie zrobimy coś takiego, że nalejemy sobie tutaj rozpuszczalnika i wsadzimy pędzla. Dlaczego? Ano dlatego, że pędzel nam się zrobi, zaschnie nam się, jeżeli nie zrobimy takiego myku. O! I cyk. On teraz sobie będzie w rozpuszczalniku elegancko leżał i po prostu nie będzie zaschnięty. Już znowu sobie łapę uwaliłem. Dobra, nieważne. Bawimy się teraz w coś takiego, żeby ten węgiel powrzucać. Gdzieś mam rękawice takie inne. Także pasowałoby je nam założyć. No i rękawice właśnie takie, z takiego właśnie materiału innego. No usztywnienie to dla palca jakieś nie będzie. Ale tragedii też nie powinno być. Tylko teraz kwestia tego, żeby to wszystko jakoś powrzucać. On jest nawet trochę mokry. No i taka to robota, widzowie. Cały dzień praktycznie w czymś, nawet nie mieliśmy czasu nic porobić z młodym, bo co, zaczęliśmy od nagrywania filmu, wstałem, później vlog, później zamość, zakupy, teraz węgiel, koszenie trawy, malowanie i jest już godzina koło 18 gdzieś, no nie? Zaraz to się pewnie podrzuca, chociaż z godzinę tata mi pomoże. Nie, granie w piłkę to już będzie jakiś ten odcinek się zrobi osobny. Wiesz? Mógłbyś wstawić na vloga. Co? Mógłbyś wstawić trochę na vloga. Nie, bo mi i tak ten vlog wyjdzie około pewnie 20 minut nawet, wiesz? Bo jeszcze jakieś timelapsy i coś, dlatego widzowie widzicie, ale to jest taki dzień, w skrócie mówiąc, jak nigdy. Ze względu na to, że zazwyczaj nie lej już tyle. No. No i właśnie, to jest dzień taki bardzo, ale to bardzo wyjątkowy, bo zazwyczaj to się kompletnie nic nie robi. Się nagra ten film, nie dwa, leje, live. Nie leje, to nie kurzy. No, ale na razie nie lej. No nie leje. Się nagra właśnie film i tyle jest z obowiązków. A dzisiaj jest taki właśnie wyjątkowy bardziej dzień, bo jest dużo roboty, dlatego wam to nagrywam.
No i tak na zakończenie powiem wam, że jest 19.23. Ja już, jak widzicie, się umyłem, jestem pachnący i piękny. A tak serio, wrzuciliśmy te 3 tony węgla, pomalowałem to, skosiłem trawę, zeszło to no ponad leciutko 3 godziny. No już z tym węglem jednak sporo zeszło tak naprawdę. A na dzisiaj to by było na tyle. Oczywiście bijajcie na Instagrama, a ja się z wami żegnam. Jeżeli chcecie oczywiście więcej takich vlogów, o tak o bliżej lub dalej, napiszcie taki komentarz. I nara.